zwierzę to idzie w zapasy. To są tacy, co na Filipiny na krzyż lecą tam się rzucić. Przekonani, że jej niepokalane serce zwycięży. Przekonani, że ona dana narodowi polskiemu jako mówi, przeciwna prosto. Pomoc i obrona. Widzenie cielesne nie wie, mówi również to. Dziś do nas, tak jak 140 lat głupi, temu mówiła w Getrzpałcie, mówiła w polskiej mowie. Składanie rąk i nie smućcie się, bo ja zawsze będę orientacji przy was. Tym, to się Bóg brzydzi. A oni myślą, że to jest piękne. Ale ja byłam na wyświęceniu księży przy stanu Zjednoczonym w Kościele, że się księża w klatkiem leżeli tam na tej. Drodzy Państwo, w ramach dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy homilii Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Napierały, która została wygłoszona w pierwszym dniu pielgrzymki rodziny Radia Maria na Jasną Górę 8 lipca w sobotę na rozpoczęcie naszych uroczystości. Takie to interesujące. Słuchają Państwo Radia Maria. Czas na audycję z cyklu Czytać, aby być mądrym. Dzisiejsze wydanie audycji Czytać, aby być mądrym. Witam serdecznie na antenie Radia Maria panią Monikę Fiołę, doktora nauk rolniczych, pasjonatkę upraw ziół i ziołolecznictwa, projektantkę ogrodów przydomowych i klasztornych, autorkę książek o ziołach. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Padało. Teraz i zawsze w naszym dzisiejszym programie, proszę Pani, chcemy mówić o bardzo konkretnej książce Zioła w domowym ogrodzie. Jak uprawiać i pielęgnować zioła? Na jakie jeszcze pytania ta książka jest w stanie nam odpowiedzieć i dlaczego warto hodować zioła? To jest głównie książka o uprawie ziół. Chciałam, żeby właśnie było zaprezentowane jak najwięcej gatunków ziół. Jest tutaj opisane 52 dokładnie gatunki różnych ziół ze szczegółową instrukcją, jak każdy z nich uprawiać. W książce również zamieszczony jest, tak powiem, krótki opis każdego gatunku o tym, jak on działa, na jakie dolegliwości należy go później stosować. Są tutaj opisane zioła przyprawowe, takie jak chmielek, koper, jak również są takie typowo lecznicze, jak na przykład jeżówka purpurowa, czy kociniętka, czy jakaś lawenda. Także wszystko jest tutaj dokładnie opisane. W książce opisany jest również taki króciutki wstęp o tym, jak te zioła uprawiać, jakie uprawy, jakie zabiegi uprawowe zastosować, jak przygotować glebę, czy uprawiać zioła z nasion, czy uprawiać zioła z rozłogów, z korzeni, jak je pozyskiwać, także jest to jakby dokładna instrukcja, jak je uprawiać. A wiadomo, że zioła zawsze warto uprawiać, gdyż mają szerokie zastosowanie i na odporność, i na przeziębienia, i na różne dolegliwości krążeniowe. Także zachęcam do po prostu zapoznania się z tą książeczką, stosowania. Wiadomo, że zdrowie dla każdego jest ważne i jak najbardziej polecam tę książeczkę wydawnictwa Estrid. Ona się wydała niedawno, jest to nowa książka.
No, po prostu opisane są tutaj gatunki przeróżne, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Właśnie ostatnio nawet zaciekawiła mnie taka informacja, że ona mówiła tam do jakichś, a ja nie będę im czyli wawrzyn szlachetny, no i oni się tak też może być uprawiany u nas w domu, w doniczkach. A jego zastosowanie jest ciekawe pod tym względem, że na przykład pobudza krążenie krwi w kończynach, a także w mózgu, czyli poprawia przez to pamięć, zapobiega chorobie Alzheimera, zapobiega też poprzez to, że poprawia krążenie w kończynach, zapobiega przeciwzlakom, opuchliznom. Także gorąco polecam. A ta odległość i ludzie przechodzą. Mając możliwość zapoznania się z tą książką, to o czym pani także przed chwilą wspomniała, no właśnie, nie trzeba posiadać działki, nie trzeba posiadać przydomowego ogródka, aby zabrać się za hodowlę ziół. Tak, no większość ziół jednak nadaje się do uprawy na parapetach. Czyli wystarczy nam parapet południowy, czy wschodni lub zachodni i można w małych doniczkach wysiewać sobie różne zioła i później je zbierać. Zawsze polecam uprawę aloesu. Aloes jest rośliną znaną, jest rośliną leczniczą. Nie tylko sok z liści można stosować na odporność, ale także zewnętrznie jest bardzo polecany do leczenia wszelkich oparzeń, różnych chorób skóry, różnych ran. On nie tylko, że łagodzi różne rany, przyspiesza gojenie, ale również działa przeciwbólowo. Na przykład, jeżeli dzieci poparzą się gdzieś czymś gorącym, wiadomo, że zawsze płaczą, bo to strasznie boli. Naprawdę wystarczy sokiem świeże z aloesu sobie posmarować, przestaje boleć od razu. Więc ja z tego względu też zaczęłam właśnie aloes uprawiać w domu przez dzieci, żeby właśnie leczyć takie drobne nawet dolegliwości. Ta książka także odpowie nam na pytania, jakie zioła lubią się, a które się nie lubią, czyli ze sobą rosnąć nie mogą. Wiadomo, że nie ma tak, no, jest takie pojęcie jak aleopatia. Polega na tym, że właśnie każda roślina wydziela jakieś, czy to wydzielnik korzeniowy, czy przez liście pewne takie substancje dla nas ani niedostrzegalne, ani niewyczuwalne, które powodują, że niektóre rośliny nie lubią rosnąć razem z sobą. Także też na przykład nie wolno nigdy sadzić mięty pieprzowej obok rumianku, bo one nawzajem nie lubią tego sąsiedztwa. Tak samo jak cząber ogrodowy na przykład z fasolą, też nie za bardzo się lubią. Natomiast inne zioła jak najbardziej też z warzywami poprawiają jakby swój własny wzrost, więc zawsze zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś ma nawet ogródeczek mały czy działkę między warzywami, wsadzić sobie gdzieś krzaczek lawendy, który nie dość, że pięknie będzie pachniał, będzie odstraszał również różne i szkodniki i również i choroby, także zawsze to ubogaci nasz jadłospis, bo można lawendę używać również jako przyprawę do na przykład tłustych mięs. Zbieramy kwiaty, suszymy i później można dodać do tłustych sosów, takich zawiesistych, ciężkostrawnych. Ona poprawi nam trawienie. Można również zaparzać herbatki z takiej lawendy. Działają przeciwmigrenowo, przeciwbólowo, przeciwskurczowo, przeciwreumatycznie. Także zawsze jest to, że tak powiem, korzystne dla nas. Ja w ogrodzie uprawiam już od lat melisę lekarską. Wspaniałe ziółko. Odbiera się je wtedy, kiedy zaczyna kwitnąć, suszy się w cieniu. Później też całą zimę pije sobie herbatkę. Działa uspokajająco. Też troszkę przeciwlękowo, też troszeczkę poprawia trawienie, też poprawia funkcję właśnie krążenia krwi, działa też delikatnie przeciwzapalnie i w ogóle smakowo. Każdą inną herbatkę nam poprawi, także jest bardzo smacznym ziółkiem melisy. Także a bardzo łatwa w uprawie. Wystarczy najlepiej mieć jakiś stary krzaczek od kogoś, rozdzielić go na wiosnę, wsadzić do gleby w słonecznym miejscu i później cieszyć się roślinką w ogródku, a również na parapecie. Można takie sadzonki korzeniowe wsadzać wiosną, na przykład w maju do skrzyneczek na balkon, czy jeszcze wcześniej nawet w kwietniu do doniczek na parapet południowy i też będzie nam ładnie rosła melisa. Znana wszystkim bazylia też jak najbardziej nadaje się do wszelkiej uprawy i w domu na parapet,
jak również i na grządki. Można wysiewać nasionka bazylii już w marcu do skrzyneczek czy małych doniczek, ustawić sobie takie doniczki na parapecie południowym. Ona kiełkuje bardzo szybko i jest doskonałą przyprawą do pomidorków, do różnych serów. Również poprawia trawienie, działa moczopędnie. Można również wysiewać taką bazylię w ogródku, tylko wtedy już musimy wysiać nieco później, w maju, dlatego że jest to roślina ciepłolubna i mogłaby przymarznąć jeszcze nam gdzieś w marcu czy w kwietniu, więc a wtedy już w maju jest dosyć ciepła gleba nagrzana i ona szybko kiełkuje i można po 2-3 tygodniach już pierwsze listki sobie zrywać na pomidorek i cieszyć się tym ziołem. Warto jeszcze wspomnieć, że do książki zostały dołączone także kolorowe ilustracje pokazujące całe bogactwo ziół. To także swoistego rodzaju przewodnik po ziołach. Tak, można sobie zapoznać się z ilustracjami. Są tutaj najważniejsze zioła zaprezentowane, między innymi aronia, do której też zachęcam, żeby ją uprawiać. No tylko, że tutaj już pozostaje nam ogródek. Dlatego, że jest to krzak dosyć duży, rośnie do 1,5 metra wysokości i szerokości, dlatego no już bardziej w ogródkach, ale jeszcze też zachęcam na przykład do czosnku niedźwiedziego, jest tutaj ładne fotografia razem z kwiatami, zarówno liście, jak i kwiaty są jadalne, przypomina nieco właściwościami właśnie czosnek zwyczajny, ten, który na co dzień się używa, też działa odkażająco, działa na odporność. Listki można zjadać świeże do sałatek, do kanapek, albo można też suszyć i dodawać do wszelkich potraw, nie tylko mięsnych, zup czy sosów, ale też naprawdę do wszelakich różnych innych. No jest tutaj na przykład też pokazany imbir lekarski, który bardzo też lubię, który na pewno każdy zna, bo można takie kłącza kupić nawet w sklepach jarzynowych. Przez cały rok w zasadzie już dzisiaj i używać ich też właśnie plasterki kroić do herbatek na odporność, na przeziębienia, wszelkie infekcje zaraz na początku i naprawdę działa rewelacyjnie. Ale takie kłącze można również sobie wsadzić do doniczki w domu i ono wypuści tutaj nam pęd piękny z liśćmi takimi lancetowatymi, wysokimi. Można się pobawić taką uprawę właśnie też i to kłącze się rozrośnie. Później po roku, po półtora można je zbierać sobie samemu z własnej uprawy. Tylko, że tutaj no, trzeba zwrócić uwagę na to, że imbir rośnie bardzo wysoki. Jest to jednak roślina, która właśnie w krajach śródziemnomorskich dorasta nawet do 2 metrów wysokości. Także dla takich już naprawdę ludzi, którzy bardzo mają dużo miejsca gdzieś, jakieś antresole mają, bardzo ładnie będzie to rosło. Zioła w domowym ogrodzie, proszę powiedzieć, komu polecamy tę książkę? To jest naprawdę dla każdego książka, kto chce swoje zioła używać, chce uprawiać, chce, że tak powiem, wejść w tajniki uprawowe, chce się odważyć i samemu sobie uzyskiwać własne zioła, bez chemii, bez oprysków. Zachęcam zawsze do uprawy takiej ekologicznej, żeby nie stosować żadnych chemicznych środków, nawet jak tam się ściemszyca pojawi. Naprawdę wystarczy zrobić preparat własnej roboty. Ja też tam w książeczce umieściłam przepisy na środki owadobójcze. Na przykład fajnym środkiem jest stosowany właśnie zwalczania różnych szkodników. Środek zwrotyczu pospolitego. Wystarczy wyjść sobie z pola gdzieś na spacerek, zebrać 5 kwiatostanów wrotyczu, zagotować go przez 5 dosłownie minutek i później taki wywar ostudzić, przecedzić, dać do opryskiwacza i opryskiwać wszelkie roślinki, nie tylko właśnie zioła, ale i warzywa, również i jakieś rośliny ozdobne, na przykład mszyce naprawdę tutaj bardzo wrotyczu nie lubią i pomaga w zwalczaniu takich właśnie środków. A zatem zapraszamy do lektury i nie tylko zapraszamy do uprawy ziół. Jak najbardziej zawsze polecam. Życzę wszystkim słuchaczom, żeby zbierali obfite plony ziołowe i leczyli wszelkie dolegliwości, jakie właśnie tam są w każdych roślinkach zawarte. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję, również pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panią dr Moniką Fijołek, autorką książki Zioła w domowym ogrodzie. W Radiu Maryja trwa audycja Czytać, aby być mądrym.